Nasze miejsce. To miejsce powinno być tutaj nie powinna być demonstracja. I jeszcze raz publicznie zwracam się do wojewody i prokuratora, że tego typu manifestacje nie mają miejsca publicznego. To jest nawoływanie do anarchii. Może pan to robić, takie pan ma prawo. To jest nawoływanie do anarchii. Na chwilę obecną, proszę pana, mamy tutaj legalnie, w związku z czym... To jest wielkie uchybienie kulturowo-obyczajowe. Co człowieku ci się roi w głowie? Co ci się roi w głowie? Zginęli czy poleli? Krótkie pytanie. Ale proszę panią, chcecie się przydać ojczyźnie, jedźcie do Smoleńska. Tam na lotnisko się wiernoje i z różami w ręku domagać od Putina zwrotu frakcji. Jeśli tacy jesteście aktywni, przydajcie się. Przydajcie się. Jesteście. Czy jest z nami lekarz? Jesteście tylko obywatele dostania tutaj i przeszkadzania. No. Ale ja panu powtórzę. Pan Zieliński jest tu od samego początku. Pan Kaczyński przyszedł 10 lipca 2010 roku dopiero. Korzystamy ze swojego prawa. Nie zrobiliście jako do prawa niezbywalnego przez 6 lat okazywania ale pan Zieliński też korzysta ze swojego prawa pamiętania o ofiarach 96 ofiar. Jesteście odżywieni za pieniądze. Właśnie tak poprosimy panu. Ci państwo nam zakłócają. Jest przewodniczący zgromadzenia. Tak. No i co z tego? Twierdzi, że ja przeszkadzam, dlatego że proszę pana, to jest nawoływanie do anarchii. Mój taki obowiązek obywatelski przechodzić aktywnie wobec tego, co mnie otacza. Dobrze, ale jest. Proszę mi w tej chwili prawnie uzasadnić to wszystko, że tu nie mam prawa stać i wyrażać swojej opinii. Gdyż jest tutaj zarejestrowane zgromadzenie publiczne, już panu powtarzam. Nie do anarchii, ale jeszcze raz krzyczy, mówię. Bo ja nie jestem głuchy. A ja jeszcze raz mówię nie do anarchii. Ale nie krzyczy pan, bo ja. Ja mówię jeszcze raz nie do anarchii. To jest anarchia i krzyczę. Dlatego, że tu się łamie obowiązki. Dobrze. Możemy przejść na bok? A po co? Słucham? A po co? Bo jest proszę sobie... zastosować siłę w stosunku do mnie. Nie będę stosował żadnej. No to jak nie będę, to ja panu oświadczam, nie pójdę. Jest zgromadzenie zarejestrowane, powtarzam. A tu jest chodnik publiczny. Ale pan nie krzyczy, no. Ja nie mam jeszcze problemu ze słuchem. Stoję blisko na tyle pana, że może pan do mnie będzie informacji. Co robi? Co robi? Obejrzyj się, co robi. Zasłania. No nie, dobrze. Funkcjonariusza na służbie? Wolno? Dobra, to ja powiem. A to ty funkcjonariusz jesteś na służbie, ogól się. Dobrze, proszę pana. Przechodzimy. Nie przeszkadzamy. Ja nie przeszkadzam, jestem zbulwersowany treścią tego napisu. Znacie tą treść? Dobrze. Proszę bardzo, niech pan filmuje. Jak pan filmuje, to proszę jako dowód postępowania. Dobrze, a jeżeli tak, treść jest... do anarchii nawołują. Właśnie zgłaszam panu jako przedstawicielowi komendy. Nie przyjmuję zgłoszeń, proszę. To znaczy, co jest, to nie, albo jest przestępstwo, albo nie jest przestępstwo, albo jest wykroczenie, albo nie jest wykroczenie. Proszę pana, dlatego jeżeli pan czuje się w jakikolwiek sposób urażony, należy udać się na... Jeszcze raz mówię, nie będę się nigdzie udawał, tutaj jest konfrontacja i ja pana informuję o tym, że tutaj jest nawoływanie. Czy należy to zgłosić, jeżeli pan... Ale ja nie pytam pana. A pan w tej chwili odmawia tego? Bo ja tyle lat tu trwam, a pan przyszedł i gnoi to miejsce. Nie jesteśmy tutaj w tym miejscu. No od czego jesteście? Od tego, żeby nie wypędzić obywateli od ludzi? Od zabezpieczenia, żeby do niczego nie doszło. Nie dochodzi do niczego. Nie dochodzi do niczego. Ja informuję jeszcze raz, że tu jest nawoływanie do anarchii. Ja panu jeszcze raz powtarzam, żeby pan nie krzyczał, bo ja nie jestem głuchy. A ja mówię głośno, bo jestem oburzony. Tak, artykułuje to, co jest, proszę pani. Artykułuje to, co jest. Słyszą, także jeszcze raz powtarzam. Nie wiem, żeby... nie potwierdził, skoro coś takiego robią, a ja zwracam uwagę, to nie słyszą. Dobra, jeszcze raz panu powtarzam, że w tym miejscu jest zarejestrowany. A ja w tym miejscu stoję, bo to jest publiczny chodnik, proszę pani. Ja w tym miejscu stoję, bo jest publiczny chodnik. Proszę mi zająć pas przejścia, tak?
Pas przejścia jest zajęty. Tu jest publiczny chodnik, no, proszę pana. No ale to tu jest zajęte. Nie może pan przechodzić, czy jak, bo nie rozumiem. Bo mi jest stąd wypędzać, a ja chcę tu stać. Ale ja nie wypędzam pana. A co pan robi w tej chwili? Jest tutaj zarejestrowany zgromadzenie. A niech będzie, proszę pan, niech stoi do 100 lat. Czy pan ma coś ze słuchem? Jeszcze raz mówię. Zarejestrowany zgromadzenie, to ale jest dobrze. Czy to jest etykietką? Ale proszę panią. Czy dała pani, zapomniała, że pani została prawo do zgromadzenia? Nie ma takiego prawa w tej chwili. Jeżeli jest organizator i ktoś zakłóca w jakiś sposób przed tym zgromadzeniem, organizator ma prawo, tak, ale niech pani mi nie przerywa. A dlaczego? A dlaczego? Domaga się swoich praw. Domaga się swoich praw. No właśnie. Wygląda na to, że... Ale jeśli pretekstem mieć opcję, to powiedzcie, że się opowiedzieliście po tej stronie i będzie tak. Panie Zieliński, to wygląda na to, że pod pretekstem manifestacji się wyrzuca tutaj osoby oddające cześć 96 ofiarom. Zgromadzenie, które nawołuje do anarchii. Policja nie powinna pozwalać na to, żeby były zgłoszone tego typu nawoływania. Wie pan. Proszę pani, to jest, załamanie to jest prawo o zgromadzenia, proszę pani. Czy pani prawo, rozumie, nie rozumiem. Czy pani rozumie, co to jest prawo stanowione przez trybunał? To tutaj przyszedł. Dziękuję pani za poinformowanie. Zna pani to wszystko? A czy pani wie o tym, że prawo nakazało, prawo, żeby te groby otworzyć i sprawdzić? To była niecie prawo. Proszę pani, to co się dzieje, nie wiem, czy pani by była skłonna dać swoją osobę wykopać po 6 latach, tak? W imię czego, proszę powiedzieć? Dlatego, że w imię bzdur i mrzonek. 150% tak? A co pani wie, czy mnie tam ktoś... chciała, żeby ktoś wbrew pani woli to robił? Jak to wbrew? Bo wbrew woli... Proszę pani, wbrew mojej woli nie wolno mi przejść przez jednie. Tak? A już nie raz była atakowana. No jak? To gówno? Nie, to gówno to jest NX1. Proszę pani, jeśli moje dopełnili tego, co trzeba było, to nie kopią do tego, co mówi pan bzdury. To jest śledztwo, proszę pani. Nie dopełnili tego, co jest gwarancja państwa. Te osoby, które w rodzinie wyraziły zgodę na jedno, które same prokurator podjął decyzję taką i jak pani sankcję daje, to pani się może nie podobać, a pani idzie do kryminału. Jasne. No. To jest decyzja prokuratorska. No dobrze, no to jest. To jest decyzja. Co pani o godności mówi, to jest decyzja prokuratorska. A pani chodzi o zacieranie śladów? Jak ktoś dostaje sankcje, to też... Wy jesteście niedorosłymi ludźmi, niedorosłymi. Wykoślawili was w pewnym momencie. Wy koślawieni ludzie jesteście. Pan jest skromny i koślawieni. Ale kobieto, ty co mówisz, to po prostu urąga samych godności kobiety. Godności kobiety. To co pan mówi, urąga wszelkim człowieczeństwu i godności każdego człowieka. To co pan opowiada, jak się pan zachowuje. Ale chodzi napis ręce precz, ale od dlaczego? Od Korei było tak, ręce precz od Korei, od Kuby, od innych i teraz od grobu. Już do grobu poszli. Tak jest. Tam na Nowogrodzką. I tam musicie rozmawiać. Ze mną z PiS-em nie będziecie rozmawiać, bo ja nie jestem członkiem, ani zwolennikiem. Ale tam się może pan poskarżyć, bo oni teraz tak prawo zmienia, może zmienia panu prawo. No. Ja się skarżę do policji, bo policja jest ustawowo do tego powołana. 81 razy pan tutaj stoi. No. A pani, przepraszam, jest demokracja. Pani stoi na naszym zgromadzeniu, nasze zgromadzenie. Pani, ona, no, pani stoi tu na chodniku przed Pałacem Prezydenckim. To wyście się wtańcowali w to miejsce. Ale pani zapomniała o tym, że zły uczynek jest... Ale my tu 6 lat mamy, a wy dopiero... Ale to jest napisane, jasne, czytelne. To są normy, zasady, obyczaje. Wy tworzycie nowe draństwo tutaj. To jest prawda napisana. Państwo to wytworzycie od wielu lat. O! O czym gadać? O czym przecież nic pana. Nie to znaczy. To modlitwa jest draństwem? Pytam proszę się, modlitwa jest draństwem? No pani ubliżyła modlitwie całej
i nie, tym, co polegli. Pani ulicy. To nie jest, proszę pana, od modlenia to jest za kościół, a nie za kościół. Oni nie rozumieją tych pojęć, no po prostu na tym rzecz polega. Ale mnie to boli, co powiedzieli. Właśnie dlatego protestuję. Proszę pana, ja nigdy nie powiedziałam, że modlitwa jest draństwem. Jestem sama wierząca i nie powiedziałam, że to jest. Ona wierzy w siebie i koniec. Proszę pana, ona to sobie pisze do swojej koleżanki, sąsiadki. Pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę. O, panienka się znalazła. No, oczywiście, że tak. Proszę pana. Szanować się nie musimy, ale formy pozostają wszystkościowe. Ale proszę nie używać słowa ham, bo pani wie. Ale to ciągle do baletu chce się dostać i nie może, no. Ciągle do baletu i nie może, no. No panu już łabędzie nie zostanie, naprawdę. Ja czym zostanę? Łabędzie pan już nie zostanie, naprawdę. Ja niczym nie chcę zostać, no. Tylko tutaj stoję, dlatego że chcę, no. Ale może pan pesek? Nie zakłócam, mówię to, co czuję. Pani demonstruje, że nie wiadomo, co pani demonstruje. Proszę pana, chce jeśli pani wie, jak pan naprawdę pan może mnie pani przekona, niech mi pani powie, co pani demonstruje. To wszystko się robi szczekanie, a nie sen. Nawet pani nie próbuje tego zrobić. Więc jeszcze raz powiedziałem, że ja wzywam do tego, żeby podjęto krytyczne wnioski w stosunku do tego zgromadzenia. To zgromadzenie urąga. To zgromadzenie się nie powiem. Mają, nie, paradoksy są. Pozwolił PiS i Błaszczak na to, żeby tak tolerancyjnie demonstrować. A oni to wszystko jeszcze przeciwko swoim mocodawcy obracają. Nigdy w życiu tyle wolności nie mieli. A korzystają jeszcze w sposób opaczny i koślawy. A pan nadaje się do Korei. To ryżu, pan się nie. Ale niech się pan wystryka. Dajcie się panu wystryka. Bo plecami się odwrócił. Oczywiście. Tak tyle, co sobie pan pogada. No widzisz, jak kochasz, to co anarchia. To co anarchia, to kochasz. Tak. To nie naczelnik zrobił, tylko prokurator zrobił. To nie naczelnik, tylko prokurator zrobił. A myśli pan, że tak 20 minut się pan wystryka? To jest 100% mężczyzna. Naprawdę? O Boże, jak to dobrze, że nie jestem taki 100% mężczyzna, bo mi się chyba zrobiło niedobrze. A skąd pani wie? A skąd pani wie?